No poszli, no. No. Ty też. Ty też. No też idziesz, no. Ci dmuchnę w tego kija, ty. No. No i cały czas mnie tak traktują. Cały czas tak. Co im powiem, to nic, no. Tak jak ta moja Helena. Moja Helena też, przyjdę z roboty, to ona tylko ta. Cały tydzień, tak? W niedzielę ma przerwę. Jak idzie do kościoła. A tak to cały czas. Mówię, Helena, o co ci chodzi? A ona cały czas nadaje. Ja mówię, Helena, powiedz, o co ci chodzi? Mówi, że jestem nie w porządku. No co jestem nie w porządku? Co jestem nie w porządku? Ona mówi, 12 lat po ślubie, jesteś nie w porządku? Ja mówię, co jestem nie w porządku, jak mnie w domu nie ma, to jak mogę być w porządku? Jak cały czas tylko da. Ona mówi, idź się przebadaj. Co się przebadaj? Mówi, masz tu książeczkę ubezpieczalnianą, idź do lekarza, do tej rejonowej przychodni. I to wziąłem książeczkę tą ubezpieczalnianą, co się będę, nie? I idę do tej przychodni rejonowej. Wchodzę, a tam od samego progu już wrzask jak cholera po tych korytarzach się niesie. To lecę szybko do tego okienka, co na środku wyrżnięta dziura jest taka. I tam za tą, siedzi za tym okienkiem taka wyfiokowana, na biało ubrana, szczykawa. Znaczy ta, no, piguła, ta, no, jak oni to mówią, ta siostra. Siostra tam siedzi, taka przełożona siostra. Wielokrotnie już przełożona siostra taka siedzi. I mówię do niej, bardzo... Przepraszam, że się wtrącam, ale chciałem się zapytać, co to taki wrzask tu się niesie? Ona mówi, o, proszę pana, bo w naszej rejonie urodziły się czworaczki. No to gratuluję, bo co cztery głosy to nie jeden, nie? Ona mówi, nie. To ich ojciec, jak się dowiedział, to tak już dwa dni tu wrzeszczy. Ja mówię, proszę wielebnej siostry, chciałem właśnie się zapytać o to, że chciałem do pana doktora się dostać i chciałem zapytać, w jakich porach przyjmuje, nie? Ona mówi, o, dzisiaj w dżinsach. Ja mówię, nie o to mnie chodzi, no. Tu jest moja książeczka ubezpieczalniana i chciałem się dostać do tego pana doktora. Ona mi mówi, zaraz panu dam numerek. O, żeś ty. Dobrze się zaczyna. Numerek nie będzie dała. Stoję grzecznie. Wystawiła, patrzę się. 1653. Nie wiem, czy to tyle razy? Czy to data urodzenia? Bo przecież nie numer do lekarza, bym się za 5 lat nie dostał. To idę tam, na to pierwsze piętro, siadam przed tym gabinetem odnowy. Siedzi tam na końcu tak i mówię, bardzo przepraszam, pan ostatni? Nie, są gorsi. Ja mówię, nie o to mnie chodzi, bardzo serdecznie pana przepraszam, tylko chciałem się zapytać, czy pan też do lekarza? No chyba widzi, że nie do krawca. I tu rozpoznałem, że to ta rasa sina. Bo to poniedziałek rano było, to ta rasa sina często chodzi do lekarza. Wiecie, taki te włosy zmierzwione, oczy zamydlone, nie? Taki nos czerwony, taki. Siedzi ta. To mówię do niego grzecznie, mówię, widzę, że chrypka, grypka, anginka. Nie, popularne klubowe denaturka, chłopczyku. To, żem się już nic nie odzywał, siedzę grzecznie i czekam, aż mnie zawołają. To ktoś kichnął, to jak grzecznie mówię, na zdrowie. To dziadek się poderwał i mówi, żeby jemu też nalać, bo on też pije. Ja mówię, dziadek, no chwilę, popatrz, że się tutaj po korytarzu wiszą takie plakaty różne, że to alkohol to największy twój wróg. On mi mówi, a co ty, gówniarzu, myślisz? Nie takich wrogów miałem przed sobą, ja pod Monte Cassino walczyłem. To, żem się już nic nie odezwał, myślę, se odjedzie na zawał serca, będzie na mnie. Czekam, aż się otworzą te drzwi, otwierają się drzwi, wjeżdżam do tego pana doktora i myślę sobie tak od progu, już mu pojadę tą wazeliną, nie? Żeby tak mi miło przyjął i tak, dzień dobry panu, a witam serdecznie w poniedziałek z rana, a jak się pan doktor czuje i w ogóle taki grzeczny jestem jak pieron. On z mordą na mnie. O, żeż ty, mówię. Bardzo przepraszam, panie doktorze, o co chodzi? A on mnie mówi, a zaniki pamięci ma? Nie, panie doktorze, nie mam. Dobrze, to niech siada. Bo jakby miał, to wizyta płatna z góry. Ja mówię, nie, panie doktorze, tu jest moja książeczka ubezpieczalniana i chciałem o to... A nie wiem, od czego zacząć, bo ta Helena tak mnie wyrzuciła, ale...
To mówię, panie doktorze, bo te włosy nie wypadają. On mówi, a był wcześniej u jakiego innego lekarza z tym? Ja mówię, nie. One tak same od siebie wypadają. To dobrze. Muszę pana pocieszyć, że to jest choroba, w której nie ma nawrotów. Dziękuję bardzo. I to mu mówię, panie doktorze, bo wie pan. A on mówi, siadaj pan spokojnie, przeprowadzę z panem wywiad. Ja mówię, to coś pan jest? Redaktor czy lekarz? On wziął kartkę, zaczął gryzmolić, coś tam te pisze, po co się urodził, z kim się urodziłem. Później pisze tak, temperatura bez większych zmian, ciśnienie wysokie, wiatry. Ja mówię, chwilę, to co pan pisze, prognozę pogody czy mnie pan opisujesz? On nic, tylko bazgroli po tej kartce dalej. Mówi, urazy kończyn były? Ja mówię, tak, były. Miałem złamaną nogę. Gdzie? No w Zakopanem se złamałem, no. Ja się pytam, w którym miejscu? Zaraz, panie doktorze, jak wychodziłem z hotelu po lewej stronie na tych schódkach, żebym się wywalił. To on dalej wrzeszczy na mnie, mówi, widzi? No widzę. A z daleka? Nie, tu z Podgorzowa. To on dalej, a Odrę przechodził? Skąd, panie doktorze, nasza rodzina cała z Zabuga. Panie doktorze, ale dajmy spokój temu wszystkiemu. On mówi, tak chodzi koło mnie, obchodzi mnie tak w koło, patrzy się na mnie, mówi, nie podoba mi się pan, nie podoba. To ja mu mówię, pan doktor też nie w moim typie. Pieszczok się znalazł. Ja to z wizytą przyszedłem, a nie na pieszczochy. To on chodzi, patrzy, mówi, widzę, że pan pije. Ja mówię, no regularnie, codziennie, tak jak ksiądz przy ołtarzu też tylko wino pije, a nie mleko, nie? On mówi, proszę pana, pan nie może zaglądać do kieliszka? Ja mówię, nigdy nie zaglądam, bo zawsze piję z zamkniętymi oczami. On mówi, proszę pana, jak pan pije, to pan płaci za ten alkohol własnym zdrowiem. Ja mówię, no, a w gotówce ile dopłacą do tego? Dajmy spokój, panie doktorze. Przejdźmy do sedna sprawy. Się panu przyznam, o co mnie chodzi. Znaczy się ta, Helena mnie wyrzuciła, bo wie pan, z tą niemocą seksualną, jak to jest. No bo wie pan, mnie to tak. Koledzy mi opowiadają, że oni to mogą 3 razy dziennie, codziennie z moją żoną. A mnie jakoś nie wychodzi. On mówi, nic się pan nie przejmuj. Chwal się tak, jak oni się chwalą. I ja mówię, no chwalić to się mogę, ale jak idę po ulicy, idą młode dziewczyny i się odwrócę i nie wiem, po co mi się odwrócił. No, proszę pana, to jest ciężka sprawa, to jest bardzo nieprzyjemna sprawa, to jest tak, proszę pana, nieprzyjemna sprawa, jak ból zęba w nocy. Ja mówię, no tego uczucia to nie mam, bo ja na noc wyciągam zęby. Tak. Ale proszę pana, na te pańskie dolegliwości to pan musi pić codziennie jedno surowe jajko. Ja mówię, kochany doktorku, ja nie znoszę jajek. Nie musi pan znosić, może se pan kupić, mnie mówi. Ja mówię, doktorze, słuchaj, żeno, bo to jest tak, no, ta Helena mnie szykuje co chwilę, tym ona mówi, że to jest najlepsze na tą niemoc, to takie, to pszczele mleczko. On tak mówi, pobzyczeć to pan jeszcze pobzyczy, ale urządlić pan już nie urządli. Pragnę państwu przedstawić głównego autora tego monologu. Muzykę napisał Grzegorz Rekliński. Polska wersja telewizyjna Grzegorz Rekliński. Efekty pirotechniczne Grzegorz Rekliński. Nasza szkapa Maria Konopnicka. A teraz będę ja. A ja. Ja. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu, gdzie je spojrzysz, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, gdzie je spojrzysz, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko pełne snu. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu, gdzie je spojrzysz, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, gdzie je spojrzysz, jabłuszko, jabłuszko tam i tu, jabłuszko pełne snu. Dość, ty byś tylko jabłuszko, jabłuszko. Będzie teraz mój numer muzyczny.
To nie wiem, gdzie mam lewą stronę. Dobra. Uwaga. Pędzimy w dar. Towarzysze, my cyganie, to we włosach mamy wiatr. Towarzysze, my cyganie, to gramy i po cichu w kąciku śpiewamy. A śpiewamy tak. Wyklęty, powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Myśl nowa, blaski promiennymi, dziś wiedzie nas na bój, na trud. Przeszłości ślady dłoni nasza zmiata, przed ciosem niechaj tyran drży. Ruszajmy spod bryłę świata, dziś niczem, jutro wszystkim my. I towarzysze, to se już nie wraci. Było chore, dzisiaj jeszcze bardziej chore. Hej, amore, sza-da-da-da-da. O kuriaty, o szalaty, dla mnie trojka, dla mnie. Było chore, dzisiaj jeszcze bardziej chore. Hej, amore, sza-da-da-da-da. O kuriaty, o szalaty, dla mnie trojka. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Zgłaszam wniosek formalny.
Proszę o natychmiastowe wyprowadzenie sztandaru. Cygaństwo jedno. Teraz my sobie pośpiewamy, wszyscy razem. Lewica z prawicą i centrum też. A ja śpiewam tak. Jedna baba drugiej babie wsadziła do ok. Co je? Do oka grabie. I teraz. Aha, ryżyją. Wódkę z nami piją. Z góry spoglądają. Wszystkich w nosie mają. Jedna baba drugiej babie wsadziła do ok. Zocha, a ty dlaczego ze mną nie śpiewasz? Przecież ja specjalnie dla ciebie gram na tym instrumencie. Wiesz, co to jest za instrument? Naciągany rządowy. To są klucze do poszczególnych ministerstw, a to są progi podatkowe. I taki jest dźwięk naszych obecnych podatków. Zocha, no kto to wyciągnie? A taki dźwięk chciałby wykołotkać z nas nasz minister finansów. Tego to już nikt nie wyciągnie. Nawet ten Pawarotti. A taki dźwięk, Zocha, to ja bym chciał z tobą wydobywać. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę. Razem się pomylił, czy nie na wschodnią. Na wschodnią nie wolno, bo tam stosują takie niedozwolone chwyty. Jeden taki niedozwolony chwyt, bardzo niedozwolony, zwany jelcynowskim. Pokazuje. Uwaga, Zocha. I po takim chwycie to już by nam nic nie wyszło. Proponuję tak. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na moją stronę. Daj dla ochłody łyk zimnej wody, usta spragnione. Zachadałabyś mi buzi? A przyjechałabyś do mnie na przysięgę, jakbym był w wojsku? Ja bym ci pokazał. Jak umiem maszerować. Witaj nam, Polsko, myśmy są wojsko biało-czerwone. Wolność za nami, idzie polami. Marsz, marsz, marsz! Żeby mi się tylko odciski na stopach nie porobiły. Bo ja mam platfusa. A może by się tak załapać na służbowe auto? Ja słyszałem, że generały to będą jeździć Mercedesami, a koty tarpanami. Takie czasy. Ale ja będę twoim generałem. Bo każdy kapral ma buławę marszałkowską w plecaku. No i to nie jest żadna fantazja, bo w Polsce się sprawdziło. Kapral Lechu jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jak ta nasza armia wygląda? Wszyscy naelektryzowani. Kogo nie dotkniesz, od razu strzela. Ja bym sobie też strzelił. Zocha. Strzałą Amora. Ale już nie mam strzały. Sprzedałem. Pokryjomu. Murzynom. Z tego żołdu to trudno wyżyć. A przecież jeszcze muszę dać na zapowiedzi. Kupić obrączki. Szampansko je igrystoje. I sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam. I jeszcze dłużej i jeszcze raz. Sto lat, niech żyją.
gondolierzy z nad Wisły. Oho, patrz jak chodzi tak. Oho, jak paw. Oho. A wiesz dlaczego paw tak dumnie kroczy? Miast na głowie ma na dupie oczy. A teraz w naszym kąciku folklorystycznym wystąpi zespół pieśni i tańca z Podhala jednoosobowy. A kapela. Jo tu, a kapela tu. Najpierw będzie chodzony taniec. A teraz kapela m'obserwę. No to będzie godany. Baca nie wiedział, jak sprowadzić syna z wojska na żniwa, to se siot pomyślał i wysłał telegram. Przyjeżdżaj, bom umarł. A w Poroninie Baca poszedł do apteki i powiedział tak. Proszę pani, poproszę mi sprzedać nerwosa. Staj! A jeden Ślązak, co już się osiedlił w Niemcach na stałe, przypomniał sobie, że jeździł do Bukowiny na wakacje. Napisał do Bukowiny, do Gazdy. Gazdo, przyjeżdżajcie do mnie, do Niemiec. Gazda się spakował, tylko pojechał. A ten mu pokazuje. Baco, popatrzcie się, jak u nas jest porządnie, czysto i gospodarsko. A wiecie czemu? Bo Niemiec to jest taki gospodarny, robotny, pracowity, jeszcze bardziej pracowity, jeszcze bardziej czysty, jeszcze bardziej porządny. Baca pomyślał i powiedział, to chyba sprzedam konia, a se kupię Niemca. I na koniec będzie śpiewane pieśń żniwna. Hej! Ożenić się z wdową, być za niewolnika. Hej! Młócić trzeba za siebie i za nieboszczyka. Stare baby narzekają, że ich chłopy nie macają. A na co, a po co, niech się sama pomaco. Juhu! I z tej ogromnej radości chciałem państwu zapowiedzieć, że po raz pierwszy przed państwem Bogdan Smoleń. Po coś tu w los. Kto cię o to prosił? Jeszcze się mi tak nigdy nie zdarzyło, żebyś stała pod mnie powinien przekrwać nam w mordę? A co za tym przekrwestyjem na wyśla zakrótca tiksie jeden, jak wygląda w dupę? A jak ci się wszystkie flaki dają, że zmarja się za mnie nie liję. Flaki? Marcin! Powiedz mu co? Grzesiek! Dobrześ mu powiedział! Grzesiek, jeszcze raz mu powiedziałem. A zaśpiwaj se tak. Hej, co to za gospodarz, co nie ma ogrodu? Hej, co to za dziewucha, co ma plecy z przodu? Hej, dziewce moje bliskie, mosie Józku wiośnie, na moim termometrze.
Ciąc mi słupek rośnie. Cymuście wysokie, hej, chciałem was przeskoczyć, zawadziłem krokiem. Nie lubię chamstwa górolskiej muzyki. Hej! Dzień dobry, panie Gruby. Proszę pana, ja się już mogę nazywać Gruberman? To dzień dobry, panie Gruberman. Moje szanowienie. Smolman. Co pana sprowadza? Nie widział pan kobiety w spodniach? Znacie się jakiej marki? A dobry szef, może Sunset, a czy ja wiem? Czy może z lampasami? Nie, w chuście. Czy może z wąsami? Tak, z wąsami, w chuście, z lampasami, komplet, no. Znacie się, wiem. Tego mężczyzny to ja nie widziałem. A skąd pan wie, że z wąsami? Bo jeden facet tutaj był taki nieduży i mnie powiedział. Taki kurdupel? Taki dokładnie z metra cięty. To nie znam. Znaczy się tak. Pan szukasz ni men, ni diva, kobieta czy mężczyzna, to jest alternatywa. A co znaczy alternatywa? Oś, alternatywa to jest słowo. A czy to jest słowo na jakiś szczególny dzień tygodnia? Oś nie, to jest słowo na każdy dzień tygodnia. A może świńskie? Oś jakie świńskie, jakie świńskie. A hamowate? Oś jakie hamowate. A wulgaryzujące? Oś jakie wulgaryzujące. Pan nie zna słownika wyrazów obcych. A po co mnie słownik? Używam słów takich, które ja znam. No więc słowo alternatywa to jest, proszę pana, słowo. Co ja panu będę tłumaczył? Ja panu dam na ten przykład. A daj pan chętnie przykład, posłucham. Proszę pana, kupujesz pan jeden kogut i jeden kura. A po ile? Co po ile? Mnie pan nie wierzysz? Pan kupujesz fantazji. A co ja z tego będę miał? Co ja z tego będę miał? Będziesz pan miał na ten przykład, co się znaczy alternatywa. A no to mów pan, no. Kupujesz pan jeden kogut i jeden kura. A musi być kura? Dla mnie gęsi to jest coś. Się rozumie, ja wiem. Gęsie pipki to są mycyje. Ale tu musi być jeden kogut i jeden kura. No dobra, mów pan, ale tymi kurami to pan mnie nie przekonałeś. To idź pan w cholerę, kup pan sobie słownik wyrazów obcych. A za ile? Co za ile? Jak pan dobrze pohandlujesz, to i za 45 zł. To pan idź w cholerę, tyle pieniędzy za jedno słowo? Więc pan kupujesz jeden kogut i jedna kura. Ten kogut i ta kura, one się kochają. One robią jaja. Tak dla jaj? Oś nie, tak na poważnie. Z tych jajów wylęgowują się pisklęta. Te pisklęta rosną, one są duże kury, one są duże koguty. One, te duże kury, te duże koguty, one się ze sobą kochają, one robią jaja. Oczywiście tak na poważnie. A ile? Co ile? Jak się dobrze kochają, to i dużo. Ha? I z tych jajów znowu ja zaczynam się polubiać te pańskie kury. Oś, panie, bo pan masz ich później tyle. I dużych kogutów, i dużych kurów, i małych jajków, i dużych jajków, i dużych kogutów, i dużych kurów. Pan masz ich tyle, że pan nawet nie możesz zliczyć ile. Tak. I nagle przychodzi powódź i zabiera panu wszystkie koguty. Nie, to jest niemożliwe. Wszystkie kury, małe koguty, małe kury. Nie, chwileczkę, ona panu zabiera na zawsze. Ale nie masz pan nic. Ale pan jesteś bankrut. A gdzie alternatywa? Na powódź? Kupujesz pan kaczki. A, kaczki? Kaczki. Mówisz pan, że kaczki? Kaczki? A po ile?
tyry, tyry, tomba. Tyry, 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 to jest polskie bla, bla, bla. Tyry, 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 ta. Tyry, to nam w Sejmie ciągle gra. Słuchaj, ja się chciałem zapytać, czy to jest dom weselny państwa Koniec Polski? Ludzie, ja już nie mogę. Od rana koszerna. Do tego mineralna koszerna. Cappuccino mokate koszerne. Musztarda koszerna. Ja już nie mogę, no. W związku ze ślubem jadę do mojej koszernej teściowej. Wsiadam w koszerny pociąg, ale przecież nie z miłości do niej jadę. To żeby zobaczyć, jak moja kobita będzie wyglądała po 50. Patrzę się, a tam szafa trzydrzwiowa. A na cholerę mnie taka szafa? Czy ja mam tylko jedno ubranie? Potem przyszedł do mnie taki jeden na czarno ubrany, taki żuczek puszysty. I mówi, że mnie będzie nawracał, no. To się sam nawróć! Jak żeś na grzbiet upadł, no. To mi mówi, że musi mnie przygotować do komunii, no. Dobrze, my z kumplami tośmy się całą noc przygotowywali. O, tak leżałem, a. No. To mnie walnął tą miotłą w łeb i poszedł. No. Ci ludzie, to już, ja już nie mogę, no. Śniadanie koszerne po koszernej nocy. Koszerny obiad w koszernej restauracji. Koszerne gazety, koszerny film, koszerna telewizja, koszerny bank. Ludzie, czy to już naprawdę koniec Polski? Ty! Pasi konik! To ciebie mówię, graj, ale zmień płytę. Księże Jankowski, jeżeli nie lękasz się pieśni koszernej i głuchej, jak było u mnie na ślubie, posłuchaj. Ludzie, jaki był ślub. Mówię wam, jak ludzie płakali. Jaki był ślub, mówię wam, ludzie. Pan nie młodej od gromnicy się welon zapalił. Jaki był ślub. Dymu pełne prezbiterium i nawa. Jaki był ślub, proboszcz komrze zostawił i z ministrantem gdzieś nawiał. W tem obrazu znikł, w koło dym, tętent kobiet, z kobiet dzieci. Rozruba w myk, już na łeb spod organów ktoś leci. W dzień biały noc, ławki się walą z hukiem łoskotem. A skąd wziął się koc? Panna młoda chwiliła, Boguś, bo ja Boguś jestem. Dziś dla ciebie po raz szósty straciłam już cnotę. Ludzie, jaki był ślub. Niby kościła w środku istne piekło. Jaki był ślub? Przy okazji krwi trochę pociekło. Jaki był ślub? Panna młoda krzyczała, gdzie woda? A skąd mogę wiedzieć? Różdżkę se kup. Jaki był ślub? Potem straż przyjechała. A szkoda. A mówiłem, nie pijcie przed weselem. Prosiłem, przynajmniej nie za wiele. Dzisiaj schlaliście mordy, macie więc dzisiaj kobrę. Macie kobrę w niedzielę w kościele. A mówiłem, nie pijcie przed weselem, no.
straciłem, przynajmniej nie za wiele. Tiri-tomba, 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 to jest polskie bla bla bla. Tiri-tomba, tiri-tomba, to nam sejmie ciągle gra. Bo Polska nie robi dla kraju, że naród żył jak w raju, żeby zimą miał na zupę, latem pod głowę poduchę, żeby żaden PRL-bis nie marzył się ludziom dziś. Kapitalizm ludzką twarzą, polski patent, polski wzór, kucharze w Sejmie ważą potrawy na klubowy stół. Jaka Polska, czyja Polska? Pytają się politycy. Każdy chce być blisko wojska, bo wojsko się wszędzie liczy. Czerwoni i prałaci prapolski rżną nam stół. Złotówką Polak płaci i haruje tak jak wół. O co się nie robi dla kraju, żeby naród żył jak w raju, żeby zimą miał na zupę, latem pod głowę poduchę, żeby żaden PRL-bis nie marzył się ludziom dziś. Bo co się nie robi dla kraju, bez domu, żony, rodziny? Bo co się nie robi dla kraju, za te marne nadgodziny? Bo co się nie robi dla kraju, choć skandal za skandalem, wszystko dla dobra ojczyzny, służbowym samolotem, nie tramwajem. Bo co się nie robi dla kraju, bez zaburzonej rodziny? Bo co się nie robi dla kraju, za te marne nadgodziny? Bo co się nie robi dla kraju, choć skandal za skandalem, wszystko dla dobra ojczyzny, służbowym autem, nie tramwajem. Tiri-tomba, 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 to jest polskie bla bla bla. Tiri-tomba, tiri-tomba, to nam sejmie ciągle gra. I tym optymistycznym akcentem chcieliśmy się z państwem delikatnie pożegnać. Dzisiaj udział wzięli Grzegorz Rekliński, Marcin Samolczyk, człowiek bez nazwiska, Józef Romek i ja, wasze słoneczko. Tiri-tomba, 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 to jest polskie bla bla bla. Tiri-tomba, tiri-tomba, to nam sejmie ciągle gra. Przypominamy państwu, niedługo zbliżają się wybory. Nie bądźmy przesądni, nie musi kończyć Oxfordu ani Cambridge. A jak się kończy szkołę średnią, to potem się staje ma. O, maturę. Pani powiedziała, żeby chociaż miał maturę. Tiri-tomba, 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 to jest polskie bla bla bla. Tiri-tomba, tiri-tomba, to na sejmie ciągle gra. Proszę państwa, i specjalnie na dzisiaj, specjalnie dla państwa mamy przygotowany bis, ale z dużą dozą nieśmiałości chciałem zapytać, czy państwo chcecie bis? Specjalny bis, specjalnie dla państwa, specjalnie dzisiaj, Bogdan Smoleń.
Smoleń i trzy lekko przechodzone gejsze.